Cześć, z tej strony Montserrat. Witam na kanale Mani w kolejnym odcinku One Click Game. Rusty Lake Spring 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. James Vanderboom zasadzając ziarno otrzymane w spadku po zmarłym wuju, zapewne nie przypuszczał, jakimi torami potoczą się losy jego oraz jego potomków. W historii rozgrywającej się na przełomie XIX i XX wieku obserwujemy rozrost drzewa genealogicznego oraz sterujemy trzema pokoleniami rodziny, która najwyraźniej została w jakiś sposób naznaczona, bowiem ból, smutek i przedwczesna śmierć jej nie opuszczają. A wszystko to dzieje się na tle okultystycznych praktyk. Rusty Lake Cruise, czyli Korzenie, to druga część serii gier niezależnego holenderskiego studia o tej samej nazwie. Utrzymana jest w klimacie weird fiction z elementami surrealistycznego horroru, ale nie na zasadzie przerażających scen Gore czy klasycznych straszaków, tylko zapewniając stały poziom niepokoju i zmuszając gracza do wykonywania przeprawiających ociarki zadań, a te z każdym kolejnym poziomem przesuwają granice strefy komfortu. Wydaje się, że w grze występuje także sporo symboliki, ale trudno powiedzieć, czy ma ona jakiś głębszy sens, czy twórcy po prostu w ten sposób postanowili jeszcze udziwnić swoje uniwersum. Wyblacha kolorystyka, wiecznie przygnębione postacie o poszarzałych obliczach oraz muzyka jak ze zdezelowanej płyty wspierają dodatkowo całą koncepcję. W pewnych motywach Rusty Lake Roots nawiązuje do pierwszej części Rusty Lake Hotel, ale nie jest kontynuacją, tylko osobną historią. Gra opiera się o prosty system wskaży-klikni oraz niezbyt wymagające łamigłówki. Na tym polu doświadczony gracz nie znajdzie niestety wyzwania. Jest to typowy one-click, w którym wystarczy nam użycie zaledwie jednego palca, by popchnąć fabułę do przodu. Ale mimo prostoty gra naprawdę intryguje i trudno mi się było od niej oderwać.